Siemanko, jestem XJ Joke i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Rise of the Ronin. Moi drodzy, dalej kontynuuję tutaj wykonywanie czy też ojeny. Tak, wykonywanie odhaczania aktywności pobocznych z danych regionów. No i tak naprawdę został mi już ostatni z nich, czyli Horikawa. I postaram się właśnie w tym regionie odhaczyć jak najwięcej z tych elementów, ponieważ tak jak widzicie, w pozostałych regionach zawsze czegoś mi brakuje. Czy to punktu orientacyjnego, czy to kotków, skrzynek, gdzieś nawet mi chyba brakuje, o właśnie, treningu powietrznego, albo innych właśnie aktywności, które na razie mi się jeszcze nie wyświetlają. A ja, mówiąc szczerze, póki co nie chcę biegać tak po całej mapie, żeby szukać tych konkretnych elementów, ponieważ zabrałoby to zbyt dużo czasu, a ta seria i tak jest dosyć długa, dużo w niej po prostu robię tych aktywności pobocznych, biegam od punktu A do punktu B, a takie czyste bieganie i szukanie na oślep jeszcze bardziej by ją przedłużyło. Tak więc, Horikawa, region, w którym znalazłem już pierwszego koteczka gdzieś w tej okolicy, ale jego odblokowanie wcale nie pokazało mi reszty tej obiektów. Dopiero kiedy znalazłem, podbiegłem tutaj i odkryłem punkt orientacyjny, który nawet mi się tutaj chyba nie pojawia na mapie, pojawiły mi się porządki publiczne i jeden, znaczy i sztandar, ponieważ drugi jest w zamku Nijou, do którego obecnie nie mam dostępu. Tak więc, właśnie, kończąc ten przydługawy wstęp, zapierdzielam, aby ustanowić na nowo porządek publiczny w tym regionie. Ale najpierw zajmę się bandytami. Pomogę członkowi klanu Choshu. Skosowo! Zmień pozycję do cholery szybciej. Szeszlak! Kolejny się na mnie rzucił. Tylko razem idzie. Co? Jakim? Co to miało zrobić finisher nagle? Co tutaj chodziło? Płotka? Gdzie jest ostatni? Hej, gdzie jest ten region? Co? Tutaj gdzieś to było, nie? O, jest ta gnida. Jest i ta gnida, dobra, kono tu. No kuźwa toła, panie przeciwnika. Feczkę. No. Żyjesz. Ale odwróć się w moją stronę, chociaż kuźwa, kiedy ty mi coś przekazujesz, tak? Okej, ale... Co?! Zwiększyłem swoją więź z Mibu i pokazał mi się chram.
kurczę, ale sam nie wiem już od czego zależy to, czy te punkty mi się pokazują na mapie, czy nie. Czy zależy to od... No chodź tu, psi, no chodź, ale słodziutki wieczór z ciebie. Oh! Dobra, a ty mamy dzika, tak? Cześć, dzikuś. No, ale piękna. Piękna świneczka. Dobrze, mam dwa zwierzaczki teraz. Oswojone. To idziemy. Właśnie, nie wiem od czego to zależy. Czy te aktywności poboczne pokazują mi się... Co? To jest kot też? Cholera, spierdzielił mi. Jene, czy ja wreszcie dokończę swoją myśl? Cały czas coś mnie tutaj rozprasza. Chociaż chwilę, jeszcze odpiszę na jedną wiadomość. No dobra, tak więc, wracając wreszcie do głównego tematu. Zastanawiam się, czy... właśnie to, czy pokazują mi się właśnie na mapie kotki, albo takie odblokowanie tych elementów, pokazanie mi ich na mapie, zależy od tego, jaką mam więź z tym regionem, czy po prostu zależy to od jakichś czynności, że niektóre pokazują mi się po... na przykład wykonaniu porządku publicznego, czy po znalezieniu czegoś, albo czy na przykład właśnie tak jak tutaj, po wykonaniu przypadkowego spotkania, albo jakiejś innej misji pobocznej, więzi, czy misji głównej. Naprawdę zaczyna mnie to zastanawiać i no i szczerze nie mam pojęcia co jak. Ponieważ tak jak nawet widzieliście w Yokohamie, mam dwa regiony, z którymi nie mam pełnej więzi trzeciego poziomu, a mam wszystko na 100% odblokowane. A tutaj właśnie, wykonałem porządek publiczny, zwiększyłem więź i dzięki temu też mi się coś pokazało na mapie, więc... Może wszystko ma znaczenie? Po trochu. Ale zaspamowany. Cholera. Aż prawie... Właśnie, jak to mówiłem, takie... Kurde, to pewnie zaraz się odpali mi, zjedzie pół HP, jak nie więcej. I zaczął mi się kończyć ki. Dobra. Nie. A pięciu tutaj mam do zabicia, tak? Dobra, nawet nie spojrzałem ilu. Pięciu, dwóch groźnych. Pięciu zwykłych, dwóch groźnych. Ty, zobaczysz te zwłoki, czy nie? Kuźwa. Ma pod sobą... A nie, dobra, to jest kto inny. To jest gość, którego sami zaciukali. No tak. Ten trup to ich sprawka, dlatego się nie dziwi. Tamtego wywaliłem gdzie indziej, zabiłem przecież tutaj gdzieś w rogu. Okej. Tutaj właśnie mam linkę, po której mogę sobie wejść, ale... Dobra, trzeba tutaj zlikwidować wroga. A, w tym mam miecz, którym mogę rzucić sobie w kogoś. Okej. Leż. Hej. Dobra, chodź tu. Dawaj. Dosyć dobrze to poszło. Chciałem na siłę, naprawdę. Chciałem po prostu rzucić w niego tą włócznią i to był błąd. Wtedy dałem mu okienko do zaatakowania mnie. Ładny spawn Belly Siana tuż obok mnie. Dobra, wykorzystajmy karmę, która mi się nazbierała.
A, magazyn jest tutaj tuż obok. Okidoki. Nic nowego mi się właśnie teraz tutaj też nie pokazało. Tak więc udaję się do kolejnego porządku publicznego. O! O! Punkt orientacyjny. Zdjęcie! Tak po prostu samo z siebie mi się to pokazuje. W sensie, no, samo z siebie. Przejeżdżam tak blisko tych miejsc, że dosłownie je tutaj już widzę. I co my tutaj mamy? O! O kurde, no i teraz... Czyli jednak zależy to też między innymi od więzi. To w dużym stopniu od więzi. Team Ninja. A co chodzi z ich grami? Znowu, praktycznie pod koniec gry ogarnąłem, na jakiej zasadzie pojawiają mi się nowe elementy na mapie z tych aktywności pobocznych. Dopiero teraz, jak na ostatnim regionie do wyczyszczania, ogarnąłem, że ma na to wpływ najbardziej więź z regionem. W takim razie też pozostaje mi kolejne pytanie, dlaczego właśnie niektóre regiony, mimo że mam z nimi właśnie już dobrze rozwiniętą więź, miałem, nie pokazywały mi lokalizacji niektórych swoich elementów. Ale, no właśnie, wręcz memicznym jest już to, że po około 200 godzinach grania w Nio jedynkę ogarnąłem po właśnie przejściu całej podstawki i pod koniec trzeciego, ostatniego dodatku ogarnąłem, że na mapie, tak jak załóżmy, że to jest mapa Nio. I w Nio, klikając trójkąt, mając otwartą mapę, można szybko zapisać grę. Ogarnąłem to dopiero na jednej z ostatnich misji ostatniego dodatku do tejże gry. Też od studia Team Ninja. Dobra, świątynia tutaj do sfotografowania. Nie, to będzie ładny kadr. Turysta! Zrobiono zdjęcia wszystkim miejscom do sfotografowania. Czyli w moim przypadku świątynia Shinsenen jest ostatnim punktem do sfotografowania. Nie licząc oczywiście misji z tym związanych. Dobra, ja teraz idę jednak mimo wszystko na ten porządek publiczny dalej. Właśnie, czy ja się przede wszystkim... Skubię mewy. Czy ja się przede wszystkim jakoś tutaj dostanę, czy... Czy jest to dla mnie totalnie obszar zablokowany i właśnie wpierdzieliłem to miejsca, z którego po prostu nie mam w ogóle wyjścia. Tak, przyszedłem przez... Wszedłem do miejsca, z którego się obecnie nie wydostanę. Dobra, czyli polecę tak i polecę tak, w takim razie, zaczynając od tego sztandaru, już sobie ogarnę, zahaczę o ten chram. Teraz, co ja w ogóle będę? Się zastanawiał, jaką trasą mam pojechać. Niech kuń sami pojedzie.
pomijam. Dawno nie korzystałem z tej funkcji, bo jakoś nie czułem potrzeby tego robienia też. Dobra. Okej. Och, Holender. Ale ja się dostanę tutaj przez płotek, tak? Dostanę się. Jak nie frontem, to płotkami. No. Przy okazji sobie już otworzę tutaj. O, jak ty niesiesz tę belę! Och, panie! Ale wiesz, żeby podnieść belkę, to ręka kładzie się pod spód, a nie na belkę. Dobry. Jak go zgarnął? No nie, jeszcze. Ja pierdzielę, co za durny kuń. Wleciał w miejsce, z którego sam teraz nie wyskoczy. Sztandar. Czy to jest wejście do zamku? Okej. Nie narzekam, myślałem, że naprawdę wejście do tego zamku będzie możliwe tylko i wyłącznie w ramach jakiegoś zadania fabularnego. A tu patrzcie, mam dostęp od tak. W ostatniej sekundzie też przypomniałem sobie, że ja lecę tu na porządek publiczny. Mam tutaj dwóch zbiegów. Ej, co jest? Bombowo, prawda? Kolego. A, czyli zbieg jest zupełnie gdzie indziej, jest to zupełnie inny obszar. Myślałem, że obaj zbiegowie będą właśnie związani z tym terenem. Kolejny zbiegły gruba z tłuścioch. Zastanawiałem, czy jakiś strzelec, czy gdzie jest ten przeciwnik. No to jazda! Kurde, ale żem to! Koncertowo zjebał. Jasne, robicie. Chono tu. Co to jest? Pogrzało ich? Oni to słyszeli.
Jak? Nie widzieli. Cholera, trzeba było na niego skakać, kiedy była ku temu okazja. No. Co? Jakim prawem? Co jest? Znowu samo? Cholera. Ach, za szybko. Ej, psinko, to czes, łodziaku, no co je? No dobrze. Dziki strzał. Czyżby jakiś strzelec? Czy po prostu dziko schodzi na strzała? No ja no, ewidentnie gość jest szermierzem, to nie wiem skąd jego przydomek. No tak, oczywiście, że podbicie więzi z regionem odblokowuje mi to wszystko. Cały czas miałem zaznaczone na mapie jak wół. Po prostu jestem ślepy. Znaczy no, na ekranie mi się to pojawiało.
przeszedł, porozwalał, pokradał. Nani? No nie mówcie, że oni są też jeszcze obiektem. A, mego do fotografii. Na szczęście nie. Mogę ich obecnie swobodnie ominąć. Ale przynajmniej mam już tutaj centralnie zaznaczony punkt. Związany z moim zadaniem. Co mnie niezmiernie też cieszy. Cześć, kotuś! Chodź, o! Mruczuś. Dobra, teraz pytanie tutaj. Też zaczynam od mruczka czy od skarbu? Holender. Najlepiej zrobić w śliski, o właśnie. Być przygotowanym na to, że trzeba będzie się skradać do kicia. Czyli też dobrze przewidziałem. No, co? Ale dziwne chwycenie. O, no tak, nie dość, że był tutaj. Mój bohater się odwrócił plecami, czyli po prostu kot mi się przeteleportował na ramiono, to jeszcze kot wleciał centralnie w ścianę. Ta. Gra tutaj nie ma błędów! Nie! To tylko my źle gramy. Dobrze, teraz jak się dostać tutaj na... Na górę po ten skarb. Tu jest latawiec. Udało się! Zwój siły dobyże.
Dobrze. Tym samym region ukończony, a ja muszę podbić więzi z regionami, chociaż nie, no właśnie. Tutaj, zobaczcie, mam region w pełni, tak, odblokowany. W sensie, mam maksymalną więź, a nie, mam odblokowanych, zaznaczonych wszystkich punktów. Dobra, ten chram jest zablokowany, bo nie mam dostępu obecnie, chyba nie mam dostępu do tej świątyni. Jeszcze, dobra, wiecie co, spróbuję się dostać do niej tędy. Ale nie widzę na razie też treningu powietrznego. Bo faktem jest, że jeszcze tamtędy nie próbowałem chyba właśnie. Prawdopodobnie nie próbowałem dostać się od tego punktu na teren świątyni. A mogę się do niej dostać. O tak. O tak. O jeny kochany, tak. Trochę się tutaj pozmieniało. Ale tutaj wkleję wam jedno zdjęcie. Oczywiście postaci na niej są zacenzurowane, ale tak, to jest zdecydowanie to miejsce. Zdecydowanie to tutaj na pewno byłem w czasie swojego pobytu w Japonii. Ta świątynia. Miałem też okazję być w środku. Pytanie, czy ja teraz dostanę się do chramu, czy mimo wszystko dostęp do chramu jest zablokowany fabularnie? Raczej dostęp do chramu jest dalej zablokowany fabularnie. Ja tutaj się nie dostanę przez niewidzialną ścianę po prostu. Co nie zmienia faktu, że naprawdę znam ten widok. Mam zdjęcie, które widzieliście przy tym budynku, tej świątyni, czy co to tak. Czy to co to jest, nie pamiętam dokładnie. Ale raczej świątynia jakaś, albo po prostu przy tej wieży. Ogólnie to jest cały teren świątyni. No powiem wam coś niesamowitego. Dobra, ja jeszcze próbowałem się tutaj dostać do środka, ale niestety mi się to nie uda. Moi drodzy, właśnie o której ja zacząłem nagrywanie. Wiecie co, mniejsza z tym, o której je zacząłem. Będę po prostu kończył, a w następnym odcinku będę już powoli wykonywał wszelkie zadania poboczne, które mam obecnie możliwe do wykonania w Kyoto. Zacznę od zleceń fotograficznych, później zależy, gdzie będę bliżej. To zrobię misję fundamentu albo misję więzi. Tutaj.
Wzmocnić więź z Fumimusho, okej, czyli muszę gdzieś ją spotkać i wzmocnić z nią więź. Dobrze, w każdym razie, co tutaj trzeba będzie zrobić? Aha, czyli tych dezerterów, których tam widziałem, muszę po prostu sfotografować, muszę zajumać i sfotografować na dowód, że to zrobiłem. No i od tego oczywiście zacznę kolejny odcinek. A jeżeli jesteście ciekawi, jak mi to wszystko pójdzie, to koniecznie bądźcie na bieżąco z tą serią Zagrajmy. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, kliknięcia w dzwoneczek, oceny tego odcinka, jak i zostawienia jakiegoś komentarza. Zapraszam do obejrzenia też poprzednich odcinków z tej serii, czy też do obejrzenia innych serii Zagrajmy, które już na swoim kanale opublikowałem. Dodatkowo zapraszam do zapoznania się też z serią poradników Warframe na moim kanale, a ja otwieram sobie jeszcze te drzwiczki. Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym, raczej krótszym. Trzymajcie się, cześć!